Zdrowe powietrze jest lepsze. Tak brzmi nazwa projektu skierowanego do mieszkańców miasta i gminy Łańcut, którzy posiadają przede wszystkim stare piece centralnego ogrzewania. Dzięki temu projektowi będzie można uzyskać dotacje ze środków Unii Europejskiej na wymianę źródeł ciepła z nieefektywnych na ekologiczne i bezpieczne. W ramach projektu będzie można wymienić stare, nieefektywne źródła ciepła na nowoczesne kotły gazowe, kotły automatyczne na pelet, na zrębkę, jak również kotły na ekogroszek. Do uczestnictwa w projekcie mogą zgłosić się przede wszystkim właściciele zamieszkałego budynku z uregulowanym stanem prawnym, w którym ma zostać wymienione źródło ciepła. Dofinansowanie będzie w bardzo wysokim zakresie, ponieważ będzie to 85% kosztów kwalifikowanych plus koszty niekwalifikowane. Tutaj podstawowym kosztem niekwalifikowanym jest podatek VAT. Na gazowe kotły kondensacyjne, kotły automatyczne opalane biomasą, w tym kotły na pelet i kotły na zrębkę, jak również dostępne są kotły piątej klasy z certyfikatem EcoDesign na ekogroszek. Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać na stronie internetowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, stronie miasta i gminy Łańcut. Również od kilku tygodni w trzech częściach miasta zostały zainstalowane czujniki, które na bieżąco monitorują stan jakości powietrza, a dane z urządzeń są udostępniane na stronie internetowej Urzędu Miasta i bezpośrednio na ogólnoeuropejskiej stronie Early.eu.